Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony, ze squaber.com i zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z rynkami finansowymi. Jak zawsze tutaj na kanale, więc subskrybuj kanał, daj łapkę w górę na początek. Najwyżej później ją zabierzesz, jeżeli Ci się materiał nie spodoba. Dzisiaj, jak zwykle, przygotowałem dość dużo materiałów, które mam nadzieję, przelecę bardzo. Konkretnie. Więc, żebym nie zapomniał o jednej rzeczy, o której chciałbym Wam powiedzieć na początku, bo później, jak znając mnie, skupię się na merytoryce i zapomnę, ruszyły zapisy na kolejnym edycję kontraktów terminowych na GPW w wykonaniu Michała Palaczyka. Michał handluje na kontraktach terminowych od 15 lat. To jest jego podstawowe zajęcie i podstawowy zawód, nazwijmy to, gdzie po prostu handluje na kontraktach terminowych na GPW i co roku odbywa się taka edycja, warsztatów, w jaki Sposób wykorzystywać właśnie kontrakty terminowe do handlu, oczywiście, tak? Tylko, że teraz przy tej zmienności, która aktualnie panuje, przy tej niepewności co do wzrostów, spadków, to kontrakty terminowe otwierają może możliwości i te właśnie opcje, które Michał stworzył, dodatkowo jeszcze też nową strategię, nowe podejście, chciałbym się z wami podzielić w ramach tych warsztatów. Warsztaty odbędą się 29 września. Pierwsze spotkanie. Tutaj macie temat tego spotkania oraz godzinę. Natomiast 5 października odbędzie się drugie spotkanie. Do tego są materiały bonusowe. Tutaj też macie wszystko wyszczególnione. W linku pod opisem czy pod tym materiałem znajdziecie link. Dodatkowo teraz też wkleję na czat. Pamiętajcie, jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, to zawsze możecie nada zadać to pytanie na czacie w prawym dolnym rogu. Chętnie odpowiemy. To jest chyba piąta już edycja kontraktów terminowych. Osoby, które brały udział w poprzednich edycjach, mają bonusową niższą cenę. Cenę. Natomiast jak zawsze użytkownicy Squabera Premium mają zawsze preferencyjne warunki, czyli zamiast 597 zł za te warsztaty, cena dla użytkowników Squabera Premium to jest 297 zł. Dostęp bezterminowy do nagrań, kontakt oczywiście z Michałem. No i możliwość ewentualnego zwrotu, jeżeli Wam się materiał w jakimś stopniu nie spodoba, to tutaj macie możliwość gwarancji satysfakcji, jak zawsze w Squaberze. Więc z tym słowem wstępu Was serdecznie zachęcam i proponuję, dlatego że to są najlepsze warsztaty na temat Kontraktów terminowych w praktyce na GPW dostępne w Polsce, które po prostu Wam pomogą obracać się w tym środowisku, w którym aktualnie jesteśmy. I kończąc ten temat, e, chciałbym z, zacząć memem. E, jak czytam to, co się dzieje aktualnie w Europie, to w jaki sposób państwa podchodzą do problemu energetycznego, to no, włos się na głowie jeży. I to nie chodzi tylko o to, że czy ja nie jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie, są naprawdę osoby dużo mądrzejsze ode mnie których staram się czytać, analizować i, i czytać komentarze. Natomiast istotniejsze jest to, że na zdrową logikę to, co robi Unia Europejska, niestety polskie państwo również stwarza więcej problemów niż korzyści. Wydaje się, że rządzący chcieliby po prostu za nas myśleć i to myśleć już naprawdę w kategoriach, naprawdę, podstawowych. I teraz kilka bardzo ważnych rzeczy, nie tylko po to, żeby, nie wiem, wypunktować to, co moim zdaniem jest negatywnego, tylko po to, żeby wskazać, w którą stronę to zmierza i jaki będzie miało wpływ na konkretne firmy na GPW oraz na nasze portfele, też przy okazji. Dlatego zapraszam Cię serdecznie do tego krótkiego wstępu. Pierwsza rzecz, która jest moim zdaniem istotna, to jak sobie spojrzymy na wywiad tutaj z jednym z ministrów, pan Buda, mówi o tym, że nie będzie kar, tylko będą zachęty do oszczędzania energii, więc zerknijmy sobie na to, co pan Buda mówi. Nie możemy mówić nam, Polakom, w jaki sposób mają swoje zachowania zmieniać, ale będą zachęty, a nie kary, żeby oszczędzać energię, czyli jednak będą nam mówić, co, będą, co mamy robić. Tak? Druga sprawa, będziemy mieli informacje, o, czy mamy informacje o tym, że y, będą dwie taryfy, tak? czyli osoby, które oszczędzają, będą miały taniej, osoby, które będą y, nie oszczędzały, będą zużywały więcej, będą miały drożej. Tylko pytanie, jak zweryfikować, czy ktoś oszczędza, czy ktoś nie oszczędza, y, czy ktoś zużywa więcej, bo musi, lub po prostu, bo taki ma system energii. No, to już jest temat otwarty. Dzisiaj mają się pojawić jakieś konkrety i to może być naprawdę bardzo istotna informacja, w jaki sposób ten rząd do tego podejdzie, czy podejdzie mądrze, czy podejdzie bez sensu, a jak możesz może podejść bez sensu, to za chwilkę Wam pokażę. Natomiast generalnie słowo lekko, warto na to zwrócić uwagę, bo nie będzie taniej, będzie drogo lub drożej. Nie będzie taniej, dla nikogo nie będzie taniej, bo cena energii po prostu będzie droga ze względu na podstawę jej wytworzenia. I nie, uni nie unikniemy tego w żaden sposób. E, idąc dalej, pan Jarosław Kaczyński e, trochę wyjaśnił to, co miał na myśli pan e, Buda, bo powiedział, że rodziny do 2000 kWh rocznie będą miały po cenie stałej. Znaczy, czytaj tej wysokiej, którą mamy teraz, a będzie jeszcze drożej, bo oczywiście musi być e, drożej. Tak? Więc w gruncie rzeczy, e, tutaj jest napisane, że dwie trzecie uboższych gospodarstw, cokolwiek to znaczy, będzie miało bez zmian, czyli będzie miało drogo, natomiast reszta będzie miała drożej. I tutaj ważne jest, że rząd będzie oczywiście pomagał, bo będzie dopłacał do surowców opałowych na przykład, tak? No bo jak już opony się skończą, no to do tego węgla będzie trzeba niestety dopłacić, tak? No i idąc dalej. Warto zauważyć, że typowa pompa ciepła, na którą jest ostatnio boom, bo tutaj warto zwrócić uwagę, że wzrost sprzedaży w Polsce w 2021 roku to jest 87% rok do roku, a 2022 rok to jest hit, jeżeli chodzi o sprzedaż pomp ciepła. No i właśnie. A jeżeli tam mamy ograniczenie do 2000 kWh, jeżeli tutaj Jarosław Kaczyński w taki sposób bezpośredni się do tego odniesie i faktycznie będzie tak, że w ustawie to wejdzie w taki sposób bezmyślny, no to wszystkie osoby, które korzystają z pomp ciepła, no będą płaciły więcej. Po prostu. A więc niestety jest to niestety bardzo bardzo negatywne. Nie wiem czy w takiej formie wejdzie ta ustawa. Ja tylko pokazuję jak abstrakcyjna to może być wersja, w której chcemy pomóc, a tak naprawdę przeszkadzamy. Czyli wszystkie inwestycje w odnawialne czy w, 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 tutaj czyste, nazwijmy to, energię cieplną w domu, czyli pompa ciepła, która no, musi zużyć tego prądu więcej, ale mam do tego fotowoltaikę i inne rzeczy. No to pytanie, czy jak ktoś wytwarza swój prąd, to teraz te 2000 kWh będzie obniżał, zwiększał? Jak to będzie liczone? Tak? Więc miejmy nadzieję, że rządzący podejdą do tego w naprawdę rozsądny sposób e, i w jakiś w formie, jak będą już chcieli takie dopłaty robić, takie ograniczenia, takie zmiany, zrobię je tak, że te osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę, zainwestowały w odnawialne źródła energii u siebie plus zużycie wewnętrzne, bo taki był cel ostatniego projektu: mój prąd, żeby to zużycie wewnętrzne było większe, żeby nie było ciągnięcia z sieci. To czy na tym czasem nie stracą? Więc to jest podstawowy problem, który aktualnie widać przed pompami ciepła. Cały czas się łudzę, że jednak nie będzie tutaj takiej, takiego gwoździa do trumny tego całego, tej całej naszej transformacji energetycznej, ale zwracam uwagę na to, w jaki sposób niekonsekwentnie są generowane wypowiedzi. Idąc dalej, tutaj popatrzmy na to jeszcze, jak jest. Pięknie zakłamywana rzeczywistość. Dlaczego w sensie może nie zakłamywana, bo prawda jest powiedziana? E, dzisiaj mamy wydanych warunków technicznych na energię, która byłaby w miksie energetycznym na poziomie 52% z OZE. -y. Hiszpania ma 60%, więc uwaga, uwaga, jesteśmy prawie tak samo dobrze jak Hiszpania. Bo jeżeli wszystko uda się zrobić tak, jakbyśmy chcieli, to za kilka lat będziemy mieli te 52% ZOZE. Tylko problem jest z tym, że niestety wiatraki na morzu będą znacznie droższe niż wcześniej zakładano, a przypominam, ze względu na to, że to są dotacje rządowe na to, żeby te farmy wiatrowe budować to jest z góry ustalona cena za energię elektryczną, która może być z tych farm za, za, za energię z tych farm płacona i jest ustalona na 319,6 zł za megawatogodzinę. No ciekawe, ciekawe, zwłaszcza dobra, nie uprzedzając, bo przejdę sobie cały ten ciąg myślowy, który chciałem powiedzieć. Więc tutaj mamy problem, bo być może nie będzie my mogli wybudować farm wiatrowych po takich cenach, jakich chcielibyśmy wytworzyć, ze względu na wzrost cen ogólnie. Ja już to podnosiłem wielokrotnie. OZE nie jest tanie. Wzrost kosztów energii przekłada się na wzrost kosztów wytworzenia paneli fotowoltaicznych, wzrost kosztów surowców powoduje wzrost kosztów budowy fan wiatrowych. Nie da się tego przeskoczyć. Cena energii musi drożeć i wszelkie działania, które powodują, że za energię płacimy mniej. W dłuższym terminie odbiją nam się czkawką, bo to nie jest tylko cena gazu, to nie jest cena tylko ropy, ale to jest generalnie wszystko. Wszystko drożeje ze względu na to, w jaki sposób doprowadziliśmy do sytuacji tej gospodarki. Hmm. Głównie Europa, ale tak naprawdę cały świat, ale to nie jest koniec abstrakcji. Tutaj jest jedna rzecz pozytywna. Rząd dzisiaj przyjął nowelizację ustawy dla offshore, więc tam kilka zmian jest zrobionych, żeby było łatwiej budować te farmy na ba Bałtyku, ale niestety nie zmienił tej stawki, bo tutaj wracając do tego poprzedniego artykułu niestety jest to kwestia taka, że jeżeli byśmy zwiększyli tą cenę za megawattogodzinę, to wtedy byłoby to w, w oczach Komisji Europejskiej e, już wsparcie nieuzasadnione tego, tych budowy farm e, wiatrowych na Bałtyku, więc tutaj jest znowu jakaś polityczna e, rozgrywka będzie musiała być zrobiona z Komisją Europejską, żebyśmy mogli wesprzeć budowę farm wiatrowych na Bałtyku, ale idąc dalej. E, Mówiłem wielokrotnie o tym, że rynek mieszkań powinien tanieć. Mieszkania z jednej strony powinno tanieć, ale z drugiej strony, już dwa tygodnie temu, mówiłem o tym, że nie ma więcej oddawanych mieszkań do użytków. Deweloperzy, owszem mają wzrost kosztów, więc muszą te ceny wysokie trzymać, ale z drugiej strony zauważając, że jest mniejszy popyt, nie zwiększają podaży, czyli inaczej mówiąc, jakby reagują w sposób bardzo rozsądny. Tym samym ceny mieszkań mogą się utrzymać na wyższym poziomie, dodatkowo mamy bardzo drogie ceny najmu, więc to podtrzymuje te ceny na rynku nieruchomości, ale liczyłem przynajmniej na to, że rynek budowy domu na przykład jednorodzinnego, tam te ceny będą dużo, dużo niższe, no ale generalnie rynek nieruchomości się uspokoi po tym w 2022 roku 2021, przepraszam. No niestety tak może nie być, dlatego że rząd znowu próbuje pomóc tym biednym uciemiężonym ludziom, których nie stać na drogie mieszkanie poprzez to, że podwyższa ceny mieszkań, bo, bo to jest jakby parafraza tego, co chcą zrobić, poprzez dotacje do kredytów, czyli dopłacałby fundusz państwowy operowany przez BKK, który dopłacałby do kredytów dla ludzi młodych. Pamiętajcie, każde dofinansowanie do ceny powoduje, że te ceny rosną, bo stają jakby konkurencja zostaje być, przestaje być. Tutaj taka naprawdę rzeczywista. Więc to niestety jest kolejna rzecz, która jest z, z naszej strony rządzących takim dolewaniem oliwy do ognia. Rynek się musi wywrócić, aby później mógł powstać. Jeżeli próbujemy go podtrzymywać na każdym możliwym kroku, to przechodzimy od regulacji do regulacji, ale to ma swoje dalsze konsekwencje. I tutaj chciałem was już zostawić trochę rząd polski, który jest bardzo piętnowany u nas, i pomyśleć, popatrzeć wam, jak bardzo e, można prosić, wróca, wracając do tego mema, ludzi, aby wyłączyli swój mózg e, i po prostu powiedzieć im, co mają robić. E, bo jeżeli popatrzymy na to, co pan e, Emmanuel Macron sugeruje, wskazują na to, że proponowane przez nas działania, czy inaczej mówiąc regulacje zobowiązujące ludzi do pewnych działań, mówią o tym, że na przykład zamykanie drzwi do sklepów pozwala obniżyć rachunki za ogrzewanie o 20%, albo że gazowe obniżki, te, czy w sensie, że jeżeli obniżymy temperaturę w domu o 1,5%, no to uzyskuje się 10% oszczędności. Czy naprawdę ludzie nie potrafią liczyć i że jeżeli mają wysokie rachunki, to sami z siebie ograniczą po prostu takie marnowanie, nazwijmy to energii? Czy naprawdę musimy wyłączać mózg e, albo inaczej, żeby oni za nas nam mówili wszystko, co mamy robić. Rynek, ludzie sami się dopasują. Jeżeli nie będzie mnie stać na energię, to po prostu tego e, po prostu będę ją oszczędzał. E, ale ktoś zaraz powie, ale to lu ludzie biedniejsi no muszą mieć wsparcie. Ja się z tym zgadzam. Są naprawdę grupy społeczne, które potrzebują tego wsparcia. Ale rządzący w ostatnich dwóch, trzech latach, od pandemii to już jest w ogóle dramat jakby, jakby wyłączyli sami mózg. Po prostu rzucają na prawo i lewo pieniądze, nie, tam gdzie niekoniecznie musiałyby być. Podane. Nie ma żadnej weryfikacji, czy są wydawane w odpowiedni sposób, czy też nie. nie. To wszystko powoduje to, co mamy aktualnie, czyli bardzo wysoką inflację. A to, co chcą zrobić aktualnie rządzący, i tutaj zmierzając już do finału mojego długiego wstępu, Komisja Europejska postanowiła wprowadzić ogólnounijny limit ceny energii: 180 euro za megawattogodzinę. Rewelacja. Znaczy, bardzo się cieszę. Co z tego, że dwa lata, trzy lata temu było to jakieś 30-40 euro za megawatogodzinę? No teraz jest 180, no bo wiadomo, jest inna sytuacja, więc tylko tyle niech będzie tak, że to jest cena maksymalna. Tylko niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego ktoś, kto zainwestował w farmę fotowoltaiczną, ma ich tam na przykład dziesiątki, produkuje bardzo dużo energii i dopiero. Teraz, tak naprawdę, dostaje tą poduszkę, którą może znowu co zrobić? Zainwestować, bo to jest przedsiębiorca, który zauważył, że wysokie ceny prądu są dla niego szansą na to, żeby zarobić więcej pieniędzy, więc im większa skala jego działalności, tym więcej zarobi. Eee, więc, krótko mówiąc, to, co proponuje aktualnie Komisja Europejska, to jest kara. Kara dla każdego, kto przewidział, w którą stronę będzie podążała energetyka w Europie i zainwestował pieniądze, żeby w takich momentach jak teraz prowadzić e, racjonalną dla siebie oczywiście politykę energetyczną w postaci dostarczania prądu. Co więcej, to jest tylko i wyłącznie pokłosie tego, że wcześniej Unia Europejska wprowadziła system, w którym po prostu cena zawsze jest prowadzona do najwyższej. Tak? Czyli jeżeli produkujemy energię ze słońca, z wiatru i z węgla i najdroższa jest węglowa, to wszyscy zarabiają tak, jakby produkowali tą węglową. Gdzie tu jest wolny rynek? Bo, oczywiście, został zniesiony, czyli wprowadzono taką, a nie inną regulację, po to, aby wspierać te tańsze produkcje energii. Oczywiście, tak? No bo trzeba było wesprzeć OZE, które jest nieracjonalne w niektórych aspektach, żeby się budowało i produkowało, żeby można było to zeroemisyjność do 2055 roku. Doprowadzić. Tylko, że teraz mamy roznane mleko w drugą stronę, więc trzeba znowu zabrać. I teraz problem jest tego typu, że znowu, jeżeli to wejdzie w takiej formie, bo to jest znowu zapowiedź, która jutro ma być debatowana w Komisji Europejskiej, więc być może jutro dowiemy się konkretów. Natomiast, jeżeli faktycznie to wejdzie w takiej formie. To jest to kolejne ucinanie sobie jeszcze kolejnej gałęzi, czy nie wiem już pnia, na którym gospodarka euro, europejska stoi, czyli właśnie w OZE, które tak mocno było parte, które teraz przeżywa boom, racjonalny boom yy, i wysokie ceny gazu, ropy powodują, że yy, to jest jakby droga, która powinna być rozwijana już oddolnie, czyli z zysków ze sprzedaży energii, powinniśmy ten miks kierować w stronę produkcji tańszej energii, aczkolwiek cały czas uważam, że problem jest w ogóle gdzieś indziej, strukturalny i nie da się tego tak szybko załatać. Niemniej Taka decyzja Komisji Europejskiej powoduje, krótko mówiąc, to, że ponownie pieniądze zostaną zabrane i uwaga, uwaga, to nie jest jedyne miejsce, gdzie rządzący zabierają pieniądze, tam, gdzie one powinny być inwestowane, bo niestety tutaj jak sobie... Aha, jeszcze o billingu chciałem powiedzieć. O, to jest bardzo ciekawy wątek. Nie wiem, czy wiecie, pamiętacie, na pewno pamiętacie. W tym roku zmieniał się system rozliczeń produkcji energii elektrycznej z solarów przez osoby indywidualne, nie, przestano być prosumentem takim standardowym, tak? czyli po prostu oddajemy prąd do sieci i później go możemy odebrać bez żadnych opłat, tak bym powiedział, tak? tylko pewien procent. Teraz jest net billing, czyli oddajemy pewną część, płacimy, czy otrzymujemy za to wynagrodzenie, natomiast później możemy to wykorzystać do obniżenia swoich. Rachunków. No i teraz cały czkopód tkwi w tym, że aktualnie ten net billing się bardzo opłaca. Czyli to, co miało być, nazwijmy to, mniejszą opłacalnością tych całych OZE, nagle się opłaca, bo otrzymujemy bardzo wysokie wynagrodzenia za to, że produkujemy tą energię, no a mamy zamrożone ceny dla konsumentów. W związku z tym nam się to po prostu opłaca. No problem jest tylko w tym, że co się stanie, jak Komisja Europejska ograniczy cenę energii, Um, czy dalej ten net billing tak się będzie opłacał, czy też nie. Ale to wszystko zmierza do jednego bardzo ważnego wniosku, który już czy jakby do um, déjà bo o tym samym mówiłem w momencie, w którym pojawiały się pomysły i one zostały niestety wdrożone, um, zabierania części zysków z firm wydobywających ropę um, na poczet właśnie, na przykład w Wielkiej Brytanii to zostało wprowadzone, na poczet ratowania sytuacji um, gospodarstw domowych. To jest aktualny stan liczby, nazwijmy to, otwartych wiertnic, tak, działających wiertnic, wydobywających ropę w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych też takie tam tematy są poruszane. Mamy sześciotygodniową zmianę, tak, czyli co sześć tygodni sprawdzamy, czy jest więcej, czy jest mniej e, otwartych odwiertów e, roponośnych, nazwijmy to, tak, czyli wydobywania ropy. No i we wrześniu mamy spadek. Cena ropy jest wysoka, mamy 80 dolarów za baryłkę, 85 dolarów za baryłkę ropy. No i to prowadzi do tego, że powinniśmy chcieć produkować tą ropę. No ale po co ktoś ma produkować ropę, czy inwestować w to, żeby wydobywać więcej ropy, kiedy jak tylko zarobi trochę więcej, to przychodzi ktoś i mówi: Nie, dobra, dobra, zarobiłeś zbyt dużo, zabieramy ci. I teraz tu nie chodzi o pastwienie się nad debilizmem tych systemów. Chodzi o to, że to jest mechanizm rynkowy, który prowadzi do samozapaści. Zabieramy tam, gdzie jest więcej pieniędzy, co można by było reinwestować, i dajemy tam, żeby ceny dalej rosły, bo wspieramy konsumentów, czyli strefę popytową. Jeżeli obniżamy ceny regulacyjnie, to nie mamy presji na popyt, aby on się zmniejszył. Druga sprawa. Na rynku ropy sztucznie zmniejszana jest cena ze względu na zużywanie zasobów rezerwy takiej strategicznej Stanów Zjednoczonych. Tutaj widzicie wykres, że ostatnie odczyty, które się pojawiły, czy no, ostatnie odczyty, które były, to jest 442 milionów baryłek w zapasach Stanów Zjednoczonych, gdzie jeszcze w 2020 roku na początku było to 640, w 2022 roku, przepraszam, na początku to już było mniej. To już rynek zaczął spadać, ale pod koniec roku było to tam 600. 40, a wcześniej rynek Stanów Zjednoczonych utrzymywał takie zapasy na, pod, na prawie tam 700 milionów baryłek. I co teraz? Stany Zjednoczone nagle przestaną. Mieć zapasy strategiczne, no raczej sobie na to pozwolić nie mogą, w związku z tym będzie prawdopodobnie i wczoraj Bloomberg zaczął to podawać już, że pojawiają się głosy, jakoby ropa miała być kupowana przez Stany Zjednoczone, aby odbudowywać zapasy te strategiczne. Więc zobaczcie, co się dzieje z rynkiem ropy. Jeden z dużych ciągów, jakby podażowych, zostanie po prostu spotęgowane ceny, już nawet brak mi słów, ale ja wam zwracam uwagę na to, po to, abyśmy myśleli o tym, gdzie zarobić pieniądze, bo no nie ma innej drogi, jak tylko zarabiać więcej, aby się zabezpieczać przed tymi rzeczami, bo, bo tak abstrakcyjne działania, które są aktualnie robione, po prostu odwracają logikę do góry nogami i ostatni raz, jeszcze raz pokażę tego mema, rządzący aktualnie działają tak, jakby chcieli, żebyśmy w ogóle nie myśleli, więc jedyne co możemy robić to działać na rynku finansowym, więc rynek ropy zbliża się moim zdaniem do odbicia, czyli do tego, że no ceny niskie już prawdopodobnie na rynku ropy były, no bo jeżeli Stany Zjednoczone przestaną dalej tutaj zwiększać. Podaż poprzez właśnie zużywanie swoich zasobów strategicznych, zaczną odbudowywać te zasoby, no to automatycznie zwiększa się, czy zmniejsza się podaż. Kraje OPEC już powiedziały, że nie będą zwiększać swojej produkcji. Jak popatrzymy sobie na rynek ropy, który Wam zresztą analizuję regularnie w podsumowaniach sesji oraz w niedzielę na przedotwarciem rynków. Tutaj mamy ładne dotarcie do tych 85 dolarów, i ta cena została zupełnie odrzucona. Jak tylko rynek spadł poniżej 85, zaraz zostało to podbite, i aktualnie rynek na razie jeszcze nie rośnie znacząco, ale widać taką odwróconą głowę z ramionami, więc wybicie powyżej 89-90 dolarów powinno skutkować dalszymi wzrostami cen ropy. No a przy bieżącym kursie dolara do polskiego złotego. E na stacjach będzie drożej, po prostu będzie drożej. I tutaj przypominam swój wykład, swój wykład, dużo powiedziane, rozmowę w nam zależy, w której mówiłem, że prawdopodobnie przez wakacje cena paliwa spadnie w okolice 7, może trochę mniej. Tam były jeszcze te wszystkie dotacje, nie dotacje, promocje, więc to spadło faktycznie do tych 7, nawet trochę mniej. Natomiast nie ma żadnych przesłanek ku temu, aby ropa taniała w długim terminie. I oczywiście, jeżeli byłaby zapaść gospodarcza, ale taka totalna zapaść gospodarcza, to w, tak, cena ropy spadnie. No, ale pytanie, czy nas to wtedy będzie cieszyło, tak? Na ten moment rządzący z każdej chwili w każdą chwilę próbują tak robić, aby tego kryzysu takiego głębokiego nie było, ale to może się odbić jeszcze większą, większą czkawką. Nie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, i przechodzimy do spółek. Bardzo ciekawa rzecz, dzieje się aktualnie na Gold Silver Ratio, czyli wskaźniku, który pokazuje relację między ceną złota a ceną srebra. I tutaj, jak popatrzycie sobie, może pokażę taki długoterminowy wykres. To jest wykres od 70, 72 roku. Natomiast taki pik, który tutaj był w 91 roku, około setki, tak? czyli płaciliśmy 100 razy więcej za, za uncję złota niż za uncję srebra. Natomiast później się ten rynek dość mocno, regularnie wahał między 80. A 45. I teraz mamy taką sytuację, że srebro permanentnie jest niedoszacowane względem złota. Oczywiście to niedoszacowanie to nie jest wartość jakby bezwzględna, tak? to jest bardzo umowne. Chodzi bardziej o to, co jest bardziej, nazwijmy to, przez inwestorów doceniane. Czyli aktualnie cały czas złoto jest bardziej doceniane niż. Srebro. Natomiast na tym wykresie tutaj warto zauważyć, że zaskakująco duża nazwijmy to korelacja jest między ruchami dolara, a tego wskaźnika złota do srebra, ceny złota do ceny srebra. Kiedy dolar taniał, to przeważnie byliśmy w takim ruchu raczej spadkowym, kiedy dolar drożał, to raczej w ruchu wzrostowym. Oczywiście to mogą być różne zależności, bo ta historia też nie jest tutaj dobitnie długa, ale jednak na tej, na tej próbce 20-paroletniej to widać. I teraz mamy sytuację, w której dolar cały czas drożeje i trudno oczekiwać, aby zaczął tanieć, biorąc pod uwagę, jakie ma alternatywy. Japonia troszeczkę się zaczęła odbudowywać, bo tam pojawiły się ze strony rządzących stwierdzenia, że będą bronili kursu jena, zaczyna ich martwić, więc tam trochę jen zaczyna zyskiwać. Ale dopóki się nie zmieni retoryka banku Japonii, który utrzymuje stopy procentowe na rentowności obligacji na 25%, procenta, w porównaniu do 4 już prawie procent w Stanach Zjednoczonych, to nie ma opcji, aby tutaj jen się nie osłabiał w dłuższym terminie. No, musi się zmienić coś na, w gospodarce. Z drugiej strony, Europa no, ma problemy, o których dyskutowaliśmy przez ostatnie 20 minut. Z trzeciej strony fund brytyjski, no jeszcze gorsze ma problemy aktualnie, te energetyczne, już pomijając kwestie zmiany yy, premiera i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc no, mamy bardzo mało alternatyw względem dolara w takim bardzo rozwiniętym świecie. Yy, no i naturalnie rynek, kiedy nie lubi ryzyka, no to ucieka w stronę dolara. Ale tutaj bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Do tej pory, tak patrząc na tą historię, najpierw zaczynały spadać stopy procentowe, a dopiero później zaczął spadać wskaźnik... Złota do srebra. I warto zauważyć, że teraz mamy dość dużą przecenę z okolicznych 110, jeżeli chodzi o relację ceny złota do ceny srebra. Nie ma oczywiście mowy o tym, żeby to już była jakaś taka duża tendencja. Na razie to jest tylko początek, ale ostatnio właśnie zachowanie srebra względem złota jest bardzo ciekawe. Być może pokazuje, że rynek próbuje faktycznie betować, czyli zakładać się, że Fed nie będzie w stanie prowadzić agresywnej polityki pieniężnej. Że to wszystko jest blef, bo jeżeli tutaj rynek zaczyna wyprzedzać takimi działaniami Fed, to wskazuje nam, że coś się może wydarzyć, tak? A może się wydarzyć jedna rzecz, że jeżeli Fed zacznie szybciej obniżać podwyżki, yy, obniżać stopy procentowe niż aktualnie zakłada rynek, czy ogół, tak? Jakby rynku, to srebro naturalnie powinno mocno, podobnie jak mieć inne metale, te przemysłowe, podrożać, no bo będzie. Szok podażowo-popytowy po raz kolejny, razy kilka, tak, względem tego, co było, co było yy, przeze, przeze mnie, przez, yy, czy prze, przez wszystkich omawiane w ramach COVID-u, ale tutaj od razu zachęcam, jak sobie widzicie w Squabera yy, jest cały wykład w ramach Squaber Invest Day. Macie stronę z materiałami, i na stronie z materiałami macie dostępną informację, czy macie dostępny wykład na temat milkszej teorii. To tam ten temat jest poruszony, więc zachęcam, bo to może być bardzo, bardzo ciekawy wątek, a to pokazuje jako taki, taką ciekawostkę. No i biorąc pod uwagę bieżącą cenę złota, jak sobie zerkniecie, to rynek bardzo mocno walczy z 1689 i jest technicznie jedna rzecz bardzo interesująca. Otóż ostatnimi to są tygodnie, tak? To jest wykres tygodniowy. Wcześniejsza konsolidacja, która miała miejsce, wyrwała się z, z tej konsolidacji właśnie po takim zachowaniu rynku, że przy górnym ograniczeniu ceny tej konsolidacji, korekta została wykorzystana, korekta doszła tylko do średnich kroczących. 21 okresowej i 55 okresowej wykładniczej średniej kroczącej. I to jest częsty schemat, który ja obserwuję w ramach wybić z konsolidacji, czyli przed wybiciem z konsolidacji rynek reaguje w taki sposób i dociera do granicy. Więc moja teza inwestycyjna aktualnie na złocie jest taka, że wybijemy poziom 1680. I cele, które ja widzę, to jest 1570-1560 dolarów, czyli dolne ograniczenie tej szerokiej konsolidacji z 2013 roku. A co dalej, to już zobaczymy. To zależy od tego, jak będzie się kształtowała sytuacja na rynkach. Finansowych srebro w tym ujęciu zachowuje się dużo lepiej, dlatego że w ostatnich dnia, tygodniach była w stanie mocniej, mocniej odbić. Natomiast e, tutaj mamy też zupełnie inne inną miejsce, bo srebro już wybiło z tej konsolidacji, w której było na górze. Więc zachęcam Was do obserwacji tego, co się będzie działo na złocie, bo może być to przesłanka, czy też to może być bardzo ciekawe w kontekście długoterminowych transakcji. Na tym rynku. Nie twierdzę, że nie byłaby to okazja później kupować po 1500 skakiem, ale wolałbym zobaczyć, jak będzie się kształtował rynek i świat w tamtym czasie. No i wracając już teraz do spółek. Aha, no i oczywiście złoto w polskim złotym jest zupełnie w innym miejscu. Tutaj mamy zdecydowanie pewną zabezpieczenie przed inflacją widoczne, dlatego że dolar po prostu jest bardzo drogi. No i teraz idąc dalej. Te wszystkie zmiany, czyli podatki, opłaty, wyciąganie pieniędzy ze spółek, które zarabiają więcej, tutaj się lekko poprawiam względem jednego z podsumowań sesji, bo zapytano mnie wtedy o ZEPAK, czy czasem te pomysły Komisji Europejskiej nie mogą wpłynąć negatywnie na ZEPAK. Niestety mogą ostatecznie, dlatego że początkowo były raczej informacje o tym, że będzie, że będzie zabierana część zysku wypracowanego przez spółki wydobywcze, spółki energetyczne, te, które zyskiwały na wojnie. Nie to w ogóle pięknie komentują, tak? To są nadzwyczajne zyski wojenne. Te spółki zarabiają na wojnie. I Temat był taki, że będzie zabierana część zysku. Zobaczymy, jaka ostatecznie będzie propozycja w tym temacie. I Zepak dla mnie no, nie generuje aż takich zysków, żeby to było, żeby było co tam zabierać. Tylko problemem jest to, że w tych najnowszych wypowiedziach pani e, prezes czy tam przewodniczącej, czy jak zwał jak zwał e, Komisji Europejskiej m, e, jest e, powiedziane, że spółki na przykład wydobywające, że inaczej, że właśnie będzie ograniczanie ceny sprzedaży energii elektrycznej. No i teraz. Jeżeli produkujemy faktycznie z własnego węgla brunatnego energię, no to rentowność tego bieżąca jest bardzo wysoka, ponieważ nie musimy pozyskiwać tego węgla. Inwestycja została poczyniona już bardzo dawno temu, w związku z tym wysokie ceny energii dla takiej kopalni i takiej elektrowni są błogosławieństwem. No i jeżeli faktycznie ograniczymy te ceny energii, no to wtedy faktycznie taki zepak może być problemem. No i to, to jest rzecz, tutaj się muszę sprostować. tak? Bo wtedy powiedziałem, że te plany właśnie związane właśnie z ograniczaniem zyskowności, no nie, nie powinny mieć aż takiego znaczenia dla zepaku, jednak tutaj y, to znaczenie może być większe. Zobaczymy, jaki ostateczny kształt będą miały te wszystkie regulacje, które Komisja Europejska zaproponuje, natomiast no, mogą być dotkliwe. Aktualnie zepak wybił 25 zł, porusza się dalej w kierunku 22, a później niżej, w kierunku 19 zł, i tutaj jedna rzecz, która może w długim terminie zapakowi pomóc, to w ramach tej całej wypowiedzi pani von der Leyen, na końcu padło, czy nie wiem, czy na końcu tej wypowiedzi, bo akurat czytam puls biznesu, a nie słuchałem samej wypowiedzi. Natomiast dalsza przyszłość Unii Europejskiej, według pani von der Leyen, jest w wodorze. On na temat wodoru był webinar. Znajdziecie link do, w opisie tego materiału, więc też Was zachęcam. Znajdziecie go też oczywiście na kanale YouTube e, lub w naszej edukacji. Wystarczy wpisać Skłaber Wodór, to znajdziecie te materiały. Trochę się na ten temat też pastwiłem, e, czy to jest faktycznie takie paliwo przyszłości, czy też nie, e, więc warto z, zwrócić na to uwagę. Natomiast Zepak też inwestuje w te tematy, e, więc... W długim terminie może się okazać, że i tak ZEPAK wyjdzie obronną ręką, ale te krótkoterminowe zmiany mogą być bardzo negatywne. E, aktualnie wsparcie takie najciekawsze zostało właśnie przetestowane, czyli rejon około 22 38 zł. 38 groszy. Widać, że jakieś wolumeny obroty się pojawiły. Myślę, że inwestorzy będą czekali na ostateczny kształt e, tychże, nazwijmy to, e, pomocy rynkowych. No i teraz wybicie powyżej ostatniego potwierdzonego szczytu będzie załamaniem trendu spadkowego i otworzy drogę oczywiście do większych wzrostów. Natomiast zastanawiałbym się, co z Aneksem? Jeżeli wejdzie, jeżeli dzisiaj się pojawią jakieś faktyczne komunikaty z rządu, które będą zostawiały przestrzeń jakoby zużycie prądu w domu, niezależnie czy produkujemy swoją fotowoltaiką, czy nie, będzie generowało wyższe koszty kiedy wygenerujemy powyżej 2000 kWh zużycia rocznia, to nie jest dużo, to nie jest dużo. W mieszkaniu przeciętny człowiek zużywa mniej, owszem, jeżeli nie ma jakiegoś wybitnie dużego zużycia, ale pamiętajmy, że coraz więcej ludzi pracuje w domach, oczywiście tych bogatszych, ale jednak. Więc tutaj zwróciłbym uwagę na ten aspekt, że być może Sanex to, to jest taka pierwsza jaskółka czegoś negatywnego. Na razie... Bardzo ostrożnie, bo tak jak wczoraj komentowałem na podsumowaniu sesji, wzrost, który tutaj widzimy na Sanexie, bardzo ładnie potwierdza na razie trwający trend wzrostowy. Pojawiła się też informacja, że chcą przejąć jakąś spółkę austriacką, więc to się rozszerza i wszystko jest ok. Natomiast jeżeli pojawią się jasne komunikaty, że osoby, które zużywają dużo prądu płacą więcej, niezależnie czy mają swoją fotowoltaikę, czy też nie, po prostu bierzemy licznik i zużycie prądu, no to tutaj może być odwrót, bardzo szybki i to też dotyczy Kolumbusa. Kolumbus wczoraj poinformował o wynikach za, yy, yy, za sierpień, mamy wrzesień, więc za sierpień, były lepsze. Informowano również, i tu jest bardzo ważne, że także i farmy fotowoltaiczne, czy tak generowanie prądu przynosi dodatni zysk operacyjny, co jest o tyle istotne, że jeżeli wejdzie to ograniczenie dotyczące maksymalnej ceny energii, no to niestety farmy fotowoltaiczne przestaną być opłacalne. W takim stopniu oczywiście, tak? W takim stopniu. Jeżeli ktoś poniósł inwestycje w ostatnim czasie, to farma fotowoltaiczna będzie się zwracała po prostu dłużej niż przy bieżących cenach energii, więc to też będzie niestety uderzenie. Z drugiej strony pompy ciepła stały się jednym z najważniejszych elementów sprzedażowych Kolumbusa, no więc znowu, jeżeli będzie tak, że ludzie zaczną liczyć i im się to nie zepnie, bo mamy wielką pomoc rządową, to... No niestety, tak? Więc zwracajcie uwagę na to, co faktycznie będzie powiedziane z rządu. Według Kolumb Kolumbus aktualnie stoi w takim przedziale. Moim zdaniem rozkręci się dopiero wtedy, kiedy na czy kiedy będzie decyzja o tym, że będzie wchodziło na GPW. Tak? Czyli KNF da im zgodę, bo wtedy będzie też informacja de facto, że wrócą do notowań ciągłych. Nie? Więc na razie, dopóki tych informacji nie mamy, no tutaj jest bardzo duże ryzyko inwestycyjne. Jeżeli chodzi o zepak, to już sobie powiedzieliśmy, Sanex też. Polenergia no to jest kolejna spółka, która może bardzo mocno otrzymać tutaj rykoszetem, jeżeli faktycznie produkcja, bo oni już mają farmę wiatrową, tak? Więc oni już produkują ten prąd, więc de facto im wyższa cena, tym lepiej. No, jeżeli cena zostanie ograniczona, no to automatycznie przychody, pol energii spadną. Co więcej, tutaj z technicznego punktu widzenia też to nie wygląda jakoś rewelacyjnie, bo mieliśmy podwójny szczyt, który został wybity. Teraz retestujemy poziom 100-105 zł. I jeżeli faktycznie takie obawy wejdą na rynek, to nie zdziwiłbym się, jakby. Z tego miejsca rynek zaczął mocniej spadać w kierunku 66 i niżej. Pytacie o Ondę, Ondę Airboot i wszystkie inne firmy budowlane związane z w, w, ta, taką gospodarką, no, też będą miały oczywiście problem, tak? No, bo jeżeli rentowność biznesu się nie będzie kręciła, nie, nie będzie zgadzała, no to nie będzie inwestycji. Ja wczoraj komentowałem Ondę w podsumowaniu sesji, więc tam zapraszam do, do obejrzenia, bo, bo, bo szkoda czasu. Natomiast idąc dalej, Photon Energy, spółka fantastycznie ostatnio prosperująca, Właśnie dzięki temu, że ma farmy fotowoltaiczne i produkuje prąd ze słońca, który zaczął się bardzo mocno spinać. Ja byłem bardzo pozytywnie nastawiony do tej spółki, zaczęliśmy o niej mówić w okolicach tej konsolidacji, później jak rynek przyspieszał. No i teraz ważna rzecz jest taka, że ten model ograniczenia cen energii wpływa bezpośrednio na takich producentów jak Photon Energy, więc niestety to również może być negatywne. E, negatywne tak naprawdę tutaj e, postrzeganie przyszłości tej spółki, przynajmniej w krótkim terminie, dopóki te ograniczenia będą. Ale to właśnie teraz jest nagroda, którą można wykorzystać do inwestycji dalej. Taki był cel Foton Energy. Oni podkreślali, że oni się nie zatrzymują z inwestycjami, wszystkie zyski są reinwestowane. E, no i niestety w takiej sytuacji to mogło oznaczać coś negatywnego. Zresztą ten nagły wzrost, który tutaj się pojawił. E, i później dość dynamiczny spadek jest niebezpieczny także i z technicznego punktu widzenia. Aktualnie spadek poniżej dołka na 11:37 mógłby rozpocząć znowu jakąś lawinę. Jestem trochę rozdarty w foton energy, bo w długim terminie znowu jest wszystko ok, tak? ale jeżeli weźmiemy pod uwagę bieżącą sytuację i bieżące regulacje, które chcą być wprowadzone, zaczynam dostrzegać niekwantyfikowalne ryzyko. Oczywiście ono się w pewnym stopniu skwantyfikuje w momencie o pojawienia się tych regulacji, bo będziemy mogli policzyć, czy zarobią, czy nie. Natomiast to też będzie spółka dotknięta tymi zmianami. Menica skarbowa w przypadku złota, ja tutaj tylko się odniosę, bo czasami pytacie o tą spółkę od momentu, w którym zaczęły być problemy w zarządzie i mamy nawet wniosek do sądu o unieważnienie, um, uchylenie uchwał, które były związane na z z z zwyczajnym walnym zgromadzeniu e akcjonariuszy. To niestety ta spółka jest ograniczona we wzrostach ze względu na ryzyko typowo operacyjne, tak? bo może się pojawić duży, duży problem. No a dywidenda, 1 zł tutaj. Ciężko powiedzieć, no i w dobie inflacji, owszem, z jednej strony powinniśmy kupować, czy powinniśmy, ludzie myślą o kupowaniu złota, ale z drugiej strony, niestety, ograniczenie w możliwościach nabywczych jest większe, tak? No bo niestety, wydajemy pieniądze na podstawowe dobra i mamy mniej na inwestowanie. Więc menica skarbowa na razie raczej zmierza w kierunku wybicia 76 zł i otwarcia drogi w kierunku 60. Z takich spółek ciekawszych to live chat, które się cały czas ładnie buduje prowzrostowo. Jeżeli wybijemy nowy szczyt na 117, to 110 stanie się ostatnim potwierdzonym dołkiem. I na razie taki bazowy scenariusz zakładam. Jeżeli chodzi natomiast, bo tam pytacie o TZW Bogdankę, to te dwie spółki jeszcze zerknę. No, generalnie ja o dość negatywnie się już wypowiadałem technicznie jakiś czas temu, bo. Dla mnie wybicie poniżej ostatniego potwierdzonego dołka, który był tutaj na poziomie 60 zł, oznaczał pożegnanie się z tą spółką w krótkim przynajmniej terminie. Była próba, szansa na wzrost, ale również zanegowana, więc aktualnie nie dostrzegam tutaj potencjału fajnego. Niestety spółka boryka się z mniejszym wydobyciem, mniejszą sprzedażą, więc pomimo wzrostu. Cen ma problem. Na razie nie dostrzegam tutaj sygnałów wzrostowych. Zauważcie, że nawet ta świeca z 14 września nie miała takiego większego potencjału. Dopiero wybicie 40-46 zmieniałoby moją nastawienie na wzrostowe. Aktualnie oczekuję spadków niżej w kierunku 33 zł. Więc no, tak, aktualnie to widzę, chociaż znowu, pomału zbliżamy się do momentu, w którym JTSW stanie się tanie. Tyle tylko, że JTSW jest spółką tak trudną, tak spekulacyjną, że pojęcie tanie i drogie moim zdaniem fundamentalne nie ma najmniejszego znaczenia. To jest tylko i wyłącznie kwestia kwestia tego chwili chwili po prostu. I jeżeli chodzi o Bogdankę, bo tutaj pojawiły się też ciekawe informacje, jeżeli chodzi o cyfrowy Polsat wczoraj komentowałem technicznie, a jeżeli chodzi o kontekst wodoru, to u nich to jest marginalny temat aktualnie, więc Inwestują, rozwijają ten temat, ale to nie będzie dla nich duży przychód, duży koszt. Na razie, że znaczy koszt tak, ale przychód to w długim terminie, to, to, to na razie to jest, to jest taki mały element tego całego ich procesu. Więc nie wiem, na ile to jest warte w ogóle uwagi w ramach cyfrowego Polsatu. Bogdanka poinformowała o tym, że ma problem z nową ścianą i że upora się z problemami geologicznymi do końca roku, tyle tylko, że już. Um, I już e, warto zauważyć, że mają lecieć głowy z powodu tego, że Bogdanka ma problem z tą ścianą, z ruchomieniem tej ściany, bo zaciska się tam e, m, przodek. Generalnie, przodek albo chodnik, w sumie nie wiem. O... Co tam napisano. Natomiast generalnie to powoduje, że będzie mniejsze wydobycie. Mniejsze wydobycie, mniejszy zysk, mniejszy, przy, mniej, mniejszy przychód, mniejszy przychód, mniejszy zysk. A więc znowu, niestety, problem. Wybicie ostatniego potwierdzonego dołka, czyli poziomu 46, tak jak wam mówiłem, było sygnałem do yy, wyjścia. No i na razie to się potwierdza, jak się cena dzisiaj zamknie poniżej poziomu 40 zł, to ostatni potwierdzony szczyt wyląduje na 4423. No i niestety na razie perspektywy są raczej spadkowe. Bo nie da się ukryć, że jest to po prostu kwestia już tutaj stricte fundamentów, przychodów i zysków. Wskaźnik pozyskiwanej energii dowłożonej dla OZE wynosi 3,5. Jeśli za włożoną energię płaci się tyle samo, co dostaje się za wytworzoną, to się opłaca niezależnie od poziomu. Bardzo ciekawa wartość. Szczerze mówiąc, chciałbym podyskutować na ten temat, więc może, może się gdzieś rozwodzę przy okazji kolejnego spotkania na temat efektywności OZE. Bo niestety wskaźnik pozyskanej energii dowożonej dla OZE m, aż tak różowo według niektórych analiz nie wygląda. Ale wolałbym poruszyć to na liczbach niż na danych z głowy, więc zostawimy sobie ten temat. Może na kolejne spotkanie, już za tydzień, jako kontynuacja tego dzisiejszego wątku, już będzie więcej wiadomo i postaram się Wam przedstawić argumentację. Za tym, że OZE nie jest panaceum na wysokie ceny energii, dlatego że wysokie ceny energii powodują coraz droższe OZE. Wszystkiego dobrego. Słyszymy się na kolejnych spotkaniach, i pamiętajcie, że jeżeli chcecie zarabiać na bieżącej zmienności, możliwych spadkach. To kontrakty terminowe dają Wam taką możliwość, ale pamiętajcie, aby dobrze je zrozumieć. Możecie oczywiście na własną rękę czytać materiały darmowe na temat kontraktów terminowych, dowiedzieć się więcej, popróbować, ale zachęcam do skorzystania z wiedzy, która jest naprawdę w niskiej cenie, a ogromna jakość. Zresztą sprawdźcie sami, zawsze możecie poprosić o zwrot. 99% ludzi jest zadowolona, więc ze śmiałą uczciwością Was zachęcam i proponuję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia znowu na kolejnych spotkaniach. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.